Siemanko, z tej strony Masta. Chciałabym wam dzisiaj pokazać najlepszy loot run na streetsach. Let's go! Na mapie oznaczyłam wszystkie miejsca, które będziemy lootować. W następnym rozdziale pokażę wam dokładnie, jakie klucze będą nam potrzebne do każdego z miejsc, które będziemy chcieli odwiedzić. Zaczniemy od budynku Concordii, do którego warto zakupić 3 klucze. Concordia Security znajduje się w garażu podziemnym. W tym pomieszczeniu mamy safe oraz 2 komputery i pełnowartościowych modów do broni. Kolejny klucz to Concordia Apartment 64, który otwiera nam główne mieszkanie, oraz Concordia Office, który otwiera nam pomieszczenie wewnątrz tego mieszkania. Następny budynek to Czekania 15, do którego warto na ten moment zakupić 2 klucze, Iron Gate i Stairs. Następny klucz to klucz do mieszkania numer 15, który na ten moment jest niestety nie do kupienia, bądź bardzo ciężko go kupić. Jedyne co wiemy to to, że będą wprowadzane zmiany i nie będzie możliwości już barterowania na flea markecie, to co Nikita zapowiedział nam parę dni temu. Natomiast zobaczymy, jak sytuacja się dalej rozwinie. Jest to najbardziej wartościowy klucz w grze, ponieważ jest tam najwięcej wartościowych spawnów. W kolejnym budynku będą nam potrzebne 2 klucze. Primorski do zakupienia na Flea oraz Skybridge, który ma 100% spawn w każdym rajdzie. Na kolejnym slajdzie pokażę wam dokładnie, gdzie się znajduje. Klucz ma 100% spawn w barze na blacie obok radia. Jeżeli tylko macie w okolicy baru swój spawn, warto zawsze tam zajrzeć i zabrać sobie ten klucz. Ostatnim budynkiem, jaki będziemy odwiedzać, jest budynek banku, do którego potrzebujemy 2 klucze. Financial Institution Office Key oraz Financial Institution Small Office Key. Tutaj zamieszczę wykaz wszystkich kluczy, które warto mieć w mojej opinii na tą mapę. Są tutaj również aktualne ceny na Flea, natomiast pamiętajcie, że jest u mnie piątek wieczorem, więc te ceny są mocno zawyżone. Te klucze można kupić zdecydowanie po niższych cenach w tygodniu. Ustalcie sobie własną kolejność lutowania w zależności od waszych spawnów i ekstraktów. To by było na tyle teorii. Teraz przechodzimy do części praktycznej. Let's go! Moim zdaniem warto zajrzeć do tego budynku tylko jeżeli ma się spawn w okolicy. Warto sprawdzać, bardzo często lubi się topić Bitcoin. Otwieramy drugie pomieszczenie. Okay. Nas coś zabolało po drodze, rozumiem. Dobra. Okej, i mamy czekanie 15.
tutaj zawsze warto sprawdzać ammo, jakie jest. Jest dużo bebeków, które są bardzo drogie na fli. Patrz, tutaj też sprawdzać, czy nie ma kropek. Warto wchodzić do walizki, czy nic nie ma. W tych walizkach ogólnie bardzo często się spawnują jakieś rzeczy, więc warto sobie sprawdzać. Skipowałam wcześniej dla was, co może mieć w tym miejscu spawn. Bitcoinik, bitcoinik. Nice. Tutaj również wartościowy lód. Te drzwi można wykopać tylko od drugiej strony. Redyjko. Tutaj, o, jest bitcoin. Włączenie. Tutaj trzeba się położyć. I nawet jeżeli macie klucz do 15, warto sobie poczuć tutaj i sprawdzić, jaki jest lód. No, nic specjalnego teraz nie ma. Tutaj się otwiera. My otworzymy te drzwi i sobie tędy wyjdziemy.
Biegniemy sobie tyłem do baru po klucz, do Skybridge. Bardzo łatwo ogólnie ten bar zlokalizować od drugiej strony. Tam mamy wyjście w checkpoint i tak wygląda ten bar z tej strony. Ale przejdziemy sobie tyłem. Elektroniki sprawdzimy. Niestety nic nie ma, ale warto zawsze sprawdzać. Legenda głosi, że są tutaj karty graficzne. Czy jest tutaj spawn elektroniki, żartuję sobie, ale spawn elektroniki tutaj jest. Warto tutaj sprawdzać też to pomieszczenie. O, tutaj są value rzeczy. Ale by mi się przydała taka opcja do sortowania w plecaku. Ale byłoby to ułatwienie, ja nie mogę. Super by to było. Czy już tu nie ma miejsca? O, to nieźle. Tutaj warto sprawdzić, tutaj jest elektronika, też karty graficzne. Warto sprawdzić, czy się nie pojawia kropka. Trupie. No nic. Okej, biegniemy do piekarnika. A nie, w sumie to pobiegniemy tędy. Elektronika, duffel bagi. Nie będę lutowała wszystkich botów. O, szkoda trochę czasu. Ale to najważniejsze wam pokażę. I Skybridge. Pyk. Tutaj na barze. No, w sumie to jest na barze. Fotel. Czaszka, fotel. Aha, ty. Jeszcze tutaj na szafeczce spał. Przy zlewie, na barku, na stole nie ma.
Chodzimy tą stroną i zbiegamy do mieszkania kolejnego, które warto by zlutować. Tutaj w tej koszuli jest spawn. To jest spawn bitcoinów, gpcoinów, veritasów. Tutaj nic nie ma. Już nie zbieramy, silnik. Okay. Biegniemy w stronę wyjścia. Go przebiegniemy sobie parterem. O, przez parter jeszcze nie przebiegaliśmy. Też jest kilka ciekawych spawnów, które chciałabym wam pokazać. Karton, czaszki, bitcoiny, veritasy. Warto tutaj też rzucić okiem, co jest. I warto bpki cienkie zbierać. Spawn Intela tutaj w tych dokumentach. Biegniemy na wyjście. Jeżeli nie macie ze sobą flary i biegniecie do ekstraktu, zaczynamy od budynku banku. Na górze jest spot value itemów. I jest pełno komputerów. Zawsze na propsie. Kiedy pojawia nam się informacja, że znajdujemy się już w strefie, możemy wyciągnąć flarę. Ważne, żeby ją skierować w kierunku tych dwóch budynków. Zielono, gate. Ciśniemy. Jeżeli filmik ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję oraz dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wyglądało wasze lutowanie na streetsach. Do zobaczenia wkrótce.